Posłanie do narodu. Zwracamy się do całego narodu o godne przyjęcie w kraju i złożenie na ostateczny spoczynek w ojczystej ziemi prochów Stanisława Mikołajczyka. Nie urodził się na polskiej ziemi. Zmarł również na obczyźnie w dalekich Stanach Zjednoczonych. Połowę swego życia, nie z własnej przyczyny, spędził poza granicami ojczyzny, której był tak bezgranicznie oddany. W każdej sytuacji i na każdym kroku jego celem i zatroskaniem była Polska sprawiedliwa, niepodległa i demokratyczna. Temu celowi i zadaniu oraz tym wartościom był wierny do ostatnich chwil swego życia. W latach 1943-1947 był Stanisław Mikołajczyk niekwestionowanym przywódcą narodu. Jako premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i następca Wincentego Witosa był nadzieją tych wszystkich, którzy wierzyli w wolną i suwerenną Polskę. Minęło ponad 30 lat od jego śmierci, ale głoszone przez niego prawdy są aktualne po dzień dzisiejszy, jak chociażby apele: wytrwajcie w służbie dla Polski, zostańcie wierni wierze swoich ojców i tradycjom wolnościowym narodu polskiego. Dzisiaj ten wierny syn swojego narodu powraca do tej ziemi, w której wcześniej spoczęli jego rodzice. Uczyńmy wszystko, by powrót i uroczystości z tym związane były zadośćuczynieniem jego wielkich zasług dla Polski, za którą, jak mówi uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podjęta w dniu 25 sierpnia 1995 roku, gotów był oddać życie. Pierwszego czerwca 2000 roku w Katedrze Waszyngtońskiej odprawiona została msza święta żałobna za świętej pamięci Stanisława i Cecylię Mikołajczyków. Po pożegnaniu przez Polonię Amerykańską i najbliższych współpracowników, prochy Stanisława i Cecylii Mikołajczyków 2 czerwca powróciły do Polski. W Warszawie przewiezione zostały do Zamku Królewskiego. Tu nastąpiło uroczyste powitanie przez najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej i wystawienie wart honorowych. W godzinach popołudniowych trumny przeniesiono do archikatedry świętego Jana Chrzciciela. Następnego dnia o godzinie 10 odprawiona tam została msza święta żałobna celebrowana przez księdza kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski. Po pożegnaniu na placu zamkowym trumny przewieziono do Poznania. Thank you.
panowi! Stoń! W tym miejscu, na Placu Wolności, tysiące Poznaniaków i Wielkopolan witało entuzjastycznie Stanisława Mikołajczyka. Dziś, po 55 latach od tamtej manifestacji, w tym samym miejscu, tu, na Placu Wolności w Poznaniu, uczestniczymy w podniosłej uroczystości. Uroczystości powitania doczesnych szczątków premiera Stanisława Mikołajczyka oraz jego małżonki. Szanowni zebrani, o zabranie głosu proszę teraz przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, prezesa Towarzystwa imienia Stanisława Mikołajczyka w Poznaniu, pana Edwarda Dębowskiego. Szanowni Państwo, mieszkańcy Poznania i Wielkopolski, w imieniu Komitetu Honorowego i Organizacyjnego witam Was na niecodziennej uroczystości sprowadzenia prochów naszego wielkiego męża stanu, premiera rządu RP, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wielkopolanina, niekwestionowanego bohatera Stanisława Mikołajczyka i jego małżonki Cecylii. W dniu 1 czerwca w katedrze świętego Mateusza w Waszyngtonie przejęliśmy doczesne szczątki jako delegacja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i poprzez Warszawę dotarliśmy do Poznania. Witam wszystkich zebranych, a zwłaszcza członków Komitetu Honorowego w osobach wicemarszałka Sejmu Franciszka Stefaniuka, przewodniczącego Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam posłów Jarosława Kalinowskiego, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Stanisława Kalembę, Józefa Gruszkę, pana wojewodę Macieja Musiała, Stefana Mikołajczaka, prezydenta Poznania, Ryszarda Grobelnego. Szczególnie serdecznie witam Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Juliusza Pesa, członka honorowego komitetu metropolitę poznańskiego. Witam delegacje organizacji politycznych i społecznych, młodzieżowych, kombatanckich, witam poczty sztandarowe. Witam naszych drogich gości z zagranicy. Witam przede wszystkim syna pana Stanisława Mikołajczyka, pana Mariana Mikołajczyka.
jednocześnie członka Komitetu Honorowego Sprowadzenia Pochód do Polski. Witam panią Danutę Mikołajczyk, żonę pana Mariana. Witam panie Sinkowskie, panią Balu, również członków rodziny pana Mariana Mikołajczyka. Witam wreszcie pana Dakowskiego Ludomira, przedstawiciela francuskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak najserdeczniej witam mego drogiego przyjaciela, pana Franciszka Moskala z Kanady. To z tobą toczyliśmy bój o sprowadzenie prochu od 1995 roku. Dziś mogę powiedzieć: finis coronat opus, koniec wieńczy dzieło. Chwała ci za to. O zabranie głosu proszę teraz prezydenta miasta Poznania, Ryszarda Grobelnego. Szanowni Państwo, na krótko przed swoją śmiercią Stanisław Mikołajczyk powiedział: taki mój los. Na emigracji się urodziłem i na emigracji przyjdzie mi umierać, a cały czas dla Polski żyłem i pracowałem. Jakie zatem mogło być marzenie tego człowieka, którego dramatyczne losy rzucały na emigrację, prowadziły do Polski i kazały znowu od Polski daleko odejść. Zapytany zaś przez swego bliskiego współpracownika, Feliksa Rymiałkowskiego, czy życzyłby sobie, aby kiedyś jego prochy zostały sprowadzone do Polski, tak odpowiedział: tak, kolego. Chciałbym, by dla mnie znalazło się miejsce w ojczyźnie. I dzisiaj to miejsce się znalazło. Przez wszystkie następne lata właśnie w Poznaniu i w Wielkopolsce kultywowano pamięć o premierze i wybitnym prezesie PSL. I to właśnie w Poznaniu powstało w styczniu 1989 roku Towarzystwo imienia Stanisława Mikołajczyka, które zaczęło działać na rzecz przywracania jego pamięci i zapewnienia mu godnego miejsca w polskiej historii. Działania te doprowadziły do uchwały sejmowej z roku 1995, uchwały o sprowadzeniu prochu Stanisława Mikołajczyka do Polski. Szanowni Państwo, dziś po tak wielu latach trudów i zabiegów, po tak wielu latach odkłamywania historii, możemy wreszcie wypowiedzieć te z głębi serca płynące słowa. Witamy Cię, panie premierze. Witamy Cię w domu, tej ziemi rodzinnej, dla której tyle poświęciłeś i dla której, do której tak bardzo pragnąłeś wrócić. Głos zabierze marszałek województwa pomorskiego, Stefan Kołajczak. Szanowni Państwo, drodzy Wielkopolanie, ziemia wielkopolska po wielu staraniach i zabiegach doznaje zaszczytu udostępnienia miejsca wiecznego spoczynku premierowi rządu Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji świętej pamięci Stanisławowi Mikołajczykowi i jego małżonce Cecylii. Dokonania tego wielkiego Polaka były i są przykładem patriotyzmu, całkowitego poświęcenia dla ojczyzny i społeczeństwa. Przez ponad ćwierć wieku ten wybitny syn ziemi wielkopolskiej spoczywał na obczyźnie. Dzisiaj wrócił do Poznania, by zająć na wzgórzu świętego Wojciecha poczesne miejsce wśród najznamienitszych obywateli tej ziemi. Twoja tułaczka na obczyźnie dobiega końca. Powróciłeś tu, skąd przed laty wyruszyłeś służyć Polsce. Teraz ziemia wielkopolska przyjmuje Ciebie i Twoją żonę Cecylię do siebie na wieczny spoczynek. Postać Twoja, Twoje czyny,
są i będą dla nas wzorem, jak być prawdziwym człowiekiem i patriotą. Dzieło, o które walczyłeś, dziś jest prawie skończone. Od nas zależy jego ostateczny kształt. Wzorując się na Tobie, dążyć będziemy, aby było ono godne Twoich i Wielkopolan ideałów. Teraz oddajemy Tobie głęboki pokłon i szacunek. Głos zabierze prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Poznaniu, poseł Stanisław Kalerba. Świętej pamięci Stanisławie Mikołajczyku, premierze rządu Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, prezesie Polskiego Stronnictwa Ludowego, świętej pamięci Cecylio Mikołajczyk, więźniarko obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Ravensbrück, najbliższa rodzino, panie marszałku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, panie prezesie Polskiego Stronnictwa Ludowego, ekscelencjo księże arcybiskupie, dostojni goście, według godności sprawowanych urzędów. Mieszkańcy miasta Poznania, Wielkopolski, żołnierze, górnicy Sierpnia 80, drodzy przyjaciele, koleżanki, koledzy i wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego zgromadzenia. Dzisiaj, 3 czerwca, w jubileuszowym 2000 roku w samym sercu Polski, w Poznaniu, na Placu Wolności, gdzie 26 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy składali przysięgę na wierność Rzeczypospolitej, mam zaszczyt w imieniu Wielkopolskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego powitać świętej pamięci Stanisława i Cecylię Mikołajczyków po długiej tułaczce, z której nie było dane im wrócić za życia. Witają Ciebie, premierze, prezesie Polskiego Stronnictwa Ludowego, rodacy, przedstawiciele wszystkich warstw i środowisk społecznych, którym tak samo jak nam, ludowcom, jesteś bliski, bo byłeś dla wszystkich równie troskliwy i ojcowski. Świętej pamięci Stanisław Mikołajczyk jest własnością całego narodu. Pamiętać jednak trzeba, że wyrastał, wychowywał się na polskiej wsi, tutaj tkwią jego korzenie. Bożęcice, Szczyrzew, Międzylesie, Dobrzyca. Był chłopem kochającym polską ziemię i uprawiającym ją. Chłopem pozostał do końca swych dni. Był wielkim społecznikiem, organizował Związek Młodzieży Wiejskiej, został przewodniczącym Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej WICI, aktywnym członkiem kółek rolniczych, między innymi prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych, doradcą Wielkopolskiej Izby Rolniczej, prezesem Wielkopolskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, premierem, prezesem ogólnopolskim Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczącym Międzynarodowej Unii Chłopskiej przez 18 lat i prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego na Uchodźstwie. Mieni od innych polityków, że sprawy polskie trzeba rozwiązywać nad Wisłą, a nie nad Tamizą, to był akt wielkiej odwagi. Powrót Stanisława Mikołajczyka 27 czerwca 1945 roku dał jednak owoce. I tak, nastąpiło przerwanie deportacji do Rosji z Polski oficerów AK Batalionu Chłopskim, a do tej pory deportowano ich około 40 tysięcy, w tym głównie oficerów. Dzięki amnestii uchwalonej na żądanie Mikołajczyka przez Radę Ministrów wyszło z ukrycia około 250 tysięcy żołnierzy AK, TH, wróciło do normalnego życia i zapobiegło ich wymordowaniu. Zapobiegło to wywiezieniu na Sybir milionów Polaków i uczynienia z Polski 17 Republiki. Udział Mikołajczyka w konferencji poczytanskiej doprowadził do uzyskania zgody Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na odzyskanie ziem zachodnich i północnych, granicy na Odrze i Lysie, Szczecina i Wrocławia do Polski.
premier Stanisław Mikołajczyk pomógł w przeniesieniu się do Polski prawie 4 milionów Polaków z Rosji zagarniętych przez Stalina wschodnich ziem polskich. Wiem z rozmowy przeprowadzonej z Pawłem Zaleskim, przyjacielem premiera, z rozmowy podczas ostatniego wyjazdu podoczesne szczątki Stanisława Mikołajczyka do Waszyngtonu, że przed śmiercią Stanisław Mikołajczyk miał poczucie godności i poczucie wywiązania się z nałożonych na zadań. Zadajemy pytanie, na jakim jesteśmy etapie budowania wymarzonej przez świętej pamięci Stanisława Mikołajczyka Polski? Czy przemiany na polskiej wsi w rolnictwie służą tak oddanej Polsce grupie społecznej, która obroniła rodzime gospodarstwa? Cytuję ze Stanisławem Mikołajczykiem. Rolnictwo stanowi gościec każdego narodu. Żywność jest potrzebna do wszystkich, a z drugiej strony ludności rolniczej tkwią głębokie, zdrowe i moralne zasady narodu. A w homilii w 1997 roku w poznańskiej farze w czasie odsłonięcia pomnika Stanisława Mikołajczyka usłyszeliśmy. Trzeba pilnie nadstawiać ucha, wsłuchiwać się, jak bije serce Polski na chłopskiej wsi. Dobro polskiej wsi, rolników i ich rodzin jest to same z dobrem narodu. W Wielkopolsce widać to na każdym kroku. Kto tego nie rozumie, ten Polsce nie służy. Kto tego nie rozumie, ten nie służy Polsce. Niech jutro ta utęskniona ziemia polska, Wielkopolska, której poświęciliście całe swoje życie, przyjmie was z należną czcią i godnością. Niech was przytuli, okryje z tym płaszczem jak najlepsza matka. W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce, chłopów, przysięgam, że wytrwamy w służbie dla Polski. Zostaniemy wierni wierze swoich ojców i tradycji wolnościowej narodu polskiego. Aby zrealizowało się zawołanie Wincentego Witosa, męża stanu, króla chłopów polskich, a Polska winna trwać wiecznie. Cześć waszej pamięci. Z prochami premiera Stanisława Mikołajczyka oraz jego małżonki w uroczystym kondukcie przeniesione zostaną teraz do Muzeum Narodowego. W holu głównym muzeum przedstawiciele komitetu honorowego i organizacyjnego, przedstawiciele władz oraz licznych organizacji i stowarzyszeń zaciągną przy wystawionych trumnach tarty honorowe. Przybyli na dzisiejszą uroczystość Wielkopolanie, oddadzą hołd świętej pamięci Stanisławowi Mikołajczykowi. Thank you.
Stanisław Mikołajczyk urodził się 18 lipca 1901 roku w Holsterhausen podczas pobytu rodziców na emigracji zarobkowej w Niemczech. Rodzina powróciła do Wielkopolski jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. W 1919 roku Stanisław Mikołajczyk brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, a później jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. W latach 1928-1930 był prezesem Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej,
autonomicznej części Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej Wici. W roku 1930 został wybrany posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. Był posłem do roku 1935. W latach 1936-1939 był prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych, a w roku 1937 przewodził Stronnictwu Ludowemu w czasie Wielkiego Strajku Chłopskiego. W roku 1939 walczył w kampanii wrześniowej. Potem internowany na Węgrzech, przedostał się do Francji, gdzie stanął na czele Komitetu Zagranicznego Stronnictwa Ludowego. W latach 1939-1941 był wiceprzewodniczącym Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej na emigracji. W latach 1940-1943 był wicepremierem rządu Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. 14 lipca 1943 roku został premierem rządu londyńskiego. Funkcję tę pełnił do 24 października 1944 roku. Do Polski Stanisław Mikołajczyk wrócił 27 czerwca 1945 roku, owacyjnie witany przez Polaków. Brał udział w konferencji moskiewskiej w sprawie utworzenia tymczasowego rządu jedności narodowej i został jego wicepremierem, ministrem rolnictwa. W latach 1946-1947 był prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego opozycji przeciwko siłom komunistycznym. W obawie przed aresztowaniem i procesem politycznym Mikołajczyk w październiku 1947 roku przedostał się za granicę i osiadł w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Był tam prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego na emigracji. Zmarł 13 grudnia 1966 roku w Waszyngtonie. W roku 1924 Stanisław Mikołajczyk wziął ślub z Cecylią Ignasiak, urodzoną w roku 1900. Z tego małżeństwa urodził się syn Marian. W czasie okupacji żona Stanisława Mikołajczyka została aresztowana wraz z synem i osadzona na zamku w Lublinie. Za sprawą przyjaciół udało się wydostać stamtąd Mariana Mikołajczyka. Cecylia została natomiast przewieziona do Oświęcimia. Gdy do Oświęcimia zbliżał się front radziecki, razem z innymi kobietami została popędzona pieszo do Ravensbrück. W kwietniu 1945 roku przewieziono ją do Londynu. Zmarła w roku 1951 w Waszyngtonie. Muzeum Narodowego trumny świętej pamięci Stanisława i Cecylii Mikołajczyków zostały przeniesione ulicami miasta do Katedry Poznańskiej, gdzie odprawiona została msza święta żałobna celebrowana przez księdza arcybiskupa Mariana Przykuckiego.
pana marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczącego Komitetu Honorowego, pana Macieja Kwaśniewskiego. Witam wicemarszałka Senatu, pana Marka Rzemykowskiego. Witam przedstawiciela rządu w osobie Artura Balasza. Witam prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosława Kalinowskiego. Witam serdecznie pana wojewodę Musiała Macieja, wojewodę poznańskiego, marszałka Wielkopolski Mikołajczaka Stefana. Wreszcie witam serdecznie prezydenta Ryszarda Krawalnego. Witam przedstawiciela ambasady USA Andrzeja Nelson. Serdecznie witam pana Mariana Mikołajczyka, jedynego syna rodziny Mikołajczyków oraz jego małżonkę Danutę. Witam pozostałą rodzinę ze Stanów Zjednoczonych, panie Sienkowskie i panią Baluchę. Reprezentuję rodzinę Stanisława Mikołajczyka, liczna rodzina z kraju, którą serdecznie witam. Witam wreszcie innych zagranicznych naszych drogich gości, a mianowicie pana Franciszka Muscala z Kanady, pana Ludomira Dakowskiego z Francji, pana Jamrozika z Belgii. Serdecznie witam wszystkich niewymienionych. Rozpoczęliśmy przywracać pamięć o Tobie Świętej Pamięci Stanisławie już w 1988 roku. Dziś z pełną satysfakcją mówimy: finis coronat opus, koniec pięci dzieł. Pomnik i doczesne szczątki są z nami na ziemi ojczystej. My, seniorzy ruchu ludowego, pokolenie towarzyszące zmaganiom i trudom świętej pamięci Stanisława, ze skromnością, ale i nabożnością, wdzięczni najwyższemu, polecamy w modlitwie spokój ich duszy. Jako świadkowie tego historycznego wydarzenia błagajmy Boga o taką ojczyznę, o jakiej marzył i myślał i o jaką walczył Stanisław, o wolną, demokratyczną, suwerenną Polskę. Tak nam dokonuje Bóg. Bogu niech będą dzięki za dzień dzisiejszy. Abyśmy mogli czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Powiadam się o Bożego Ojca i mam bracia i siostry, że mam was przeszły myślą o świętym zaniechaniu. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że to zmaga nas świętszą Marię za wszystkim, wszystkich aniołów świętych i wraz z bracia i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuj nad nami wszechmogący i odpuścisz nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą książkę napisałem do Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, których udzielił przez Ducha Świętego polecenia apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
takie jest łaska Pana Twojego czcicieli. Jak odległy jest chód od zachodu, tak daleko odsunął od nas nasze Jana Apostoła. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. Nikt dotąd Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. Tak bardzo nam bliski Bóg, honor ojczyzny.
Boga uważał za największą wartość. Chodzą ponownie broni za wszelką cenę. Ojczyźnie służył i niejako wyrażał, jak kiedyś się wyraził, że ojczyzna to jego drugą matką. Te wartości, Bóg, honor, ojczyzna, wpływały na jego szlachetną działalność. I odważam się dziś, tu w tej archikatedrze poznańskiej, gdy jego wrogi są wśród nas, stwierdzić, iż stał przez całe swoje życie na straży sumienia narodu. Wniosek najmilszy Chrystusie prosty. Święty Stanisław Mikołajczyk zachciał na glebie polskiej ziemi opozycję antykomunistyczną, która przejawiła się później w wypadkach poznańskich, w wydarzeniach roku 1970 i 1880 i zakwitła w solidarności z jej przywódcą Lechem Wałęsą na czele. Święty pamięci premier Mikołajczyk jest na dzisiejsze czasy pewnym drogowskazem. Miał zasadę, którą podkreśla często w swoich przemówieniach. Bonum Republice, suprema lex est. Dobro Rzeczypospolitej niech będzie najwyższym prawem. Ta zasada kazała mu przybyć do Polski w 1945 roku. Pamiętam, z jakim entuzjazmem witany tu w Poznaniu przez ludność, a szczególnie przez młodość. Byłem uczestnikiem tego powitania. A mówię, iż na dzisiejszy czas jest pewnym drogowskazem. Polska politycznie jest podzielona. Gdybyśmy kierowali się dobrym wspólnym zasadą rzetelnego dialogu, to obecna stara polityczna dla wynika. Trzeba tak działać, jak w roku 1987, gdy przyjmowała Ojca Świętego Gdyni, padły słowa, wszyscy z wszystkimi dla wspólnego dobra. I zdaje się, że ten pewien uniwersalizm polityczny jest naszej demokracji, nieodzowny. Po opuszczeniu kraju w 1947 roku Świętej Pamięci Mikołajczyk znalazł się w Stanach Zjednoczonych nadal działa dla dobra Polski. Może ten uczciwy jego działalności jest mało znany, ale mi osobiście jest on znany, gdyż stykałem się z ludźmi, którzy świadczyli o jego działalności na najwyższych szczeblach polityków amerykańskich dla dobra Polski. Nadal wiadomo, mimo opuszczenia Polski, cieszy się wielkim autorytetem, mógł korzystnie wpływać na politykę państw zachodnich i przyczyniać się do uzyskania pełnej suwerenności i demokracji. Najmilsi Chrystusie, dzisiejsze drugie czytanie streszcza się, kto trwa w miłości, trwa w Bogu. Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy miłować się wzajemnie. Ewangelia nawołuje: Ojcze Święty, zachowaj w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jeden. Jakże ważne są te wskazania ewangeliczne dzisiejsze. Nawiązuję w końcu do słów starożytnego myśliciela. Corpus sumitei, gloria in corem manus, memoria benevente debite, sempiterum, ciało składamy do ciebie. Sława pozostaje na ustach. Pamięć o dobrze przeczytym życiu jest wieczna. Z szacunkiem i czcią złożymy dziś prochy świętej pamięci Stanisława Mikołajczyka i jego małżonki na cmentarzu zasłużonych w Poznaniu. Małżonka Cecilia dzieliła, dopóki żyła ze swoim mężem, dole i niedole jego patriotycznych działalności dla dobra naszej ojczyzny. Spocznie wśród zasłużonych wielkopolskich, jako ten, który najszczerzej w świecie rozsławił region swojego pochodzenia i szlachetnie służył ojczyźnie. Nasze usta niech sławią jego imię. W historii
niech zagłębiają się w szczegóły jego działalności. Pamięć zaś, tak szlachetnie oddanego życia, niech w naszych dziejach będzie wieczna. Niech będzie wieczna. Wierzę w jednego Boga. Dawcą życia i nadziei naszego zmartwychwstania. Za naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II. Niechaj dobry Bóg wspomoże jego wysiłki w przeprowadzeniu naszego Kościoła w nowe tysiąclecie. Ciebie Boże prosimy. Módlmy się za Kościół Święty, jego duchowieństwo i wszystkich wiernych podążających za głosem Chrystusa do wiekuistego szczęścia. Ciebie Boże prosimy. Premiera rządu, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, święty pamięci Stanisława Mikołajczyka oraz jego małżonkę Cecylię, więźniarkę obozów niemieckich. Ciebie Boże prosimy. Módlmy się za świętej pamięci generała Franciszka Kamińskiego i Tadeusza Nowaka, honorowych prezesów Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz kolegów i pomordowanych w więzieniach, obozach i innych kazamatach śmierci ludowców, wychowców, patriotów polskich. Ciebie Boże prosimy. Się na nas wszystkich gromadzonych w tej katedrze, którzy składamy nasze wokół Twoje Jezu Chryste dłonie. Niech Boża łaska umocni nas w świętej wierze. Ciebie prosimy, Boże. Przekażcie sobie na pokoju.
błogosławieni przestali wyznanie na Jego uczniów. Panie,
Boże, Stwórco niebędzie, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszego brata Stanisława i naszą siostrę Cecylię i prosimy, abyś przyjął pobłogosławioną społeczność świętą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Stanisław Mikołajczyk o rolnictwie. Rolnictwo stanowi kościec każdego narodu. Żywność jest potrzebna dla wszystkich, a z drugiej strony w ludności rolniczej tkwią głębokie, zdrowe i moralne zasady narodu. Chłop kocha swoją własną ziemię, którą uprawia na rzecz dobrobytu swojej rodziny i na potrzeby swoich ziomków. Chłop wie, że musi pracować zgodnie z prawami natury i że zbiory są ostatecznie zależne od woli Bożej i Bożego błogosławieństwa. Chłop kocha Boga i swoją rodzinę, swoich ziomków i swoją ojczyznę. Dąży do stabilizacji i pokoju, do wolności, równości, sprawiedliwości i te zasady są głęboko zakorzenione w sercach chłopów wszędzie na całym świecie. Chłopi nigdy nikogo nie uciskali ani nie wyzyskiwali. Są oni przeciwko wszelkiemu uciskowi i wyzyskowi.
nie są oni reakcjonistami ani też totalistami. Ale na pewno. Mówiono i pisano o Stanisławie Mikołajczyku. Zygmunt Żuławski w Sejmie w lutym 1947 roku. Można szargać sławę Mikołajczyka. Można rozbić nawet PSL. A jednak nazwisko Mikołajczyka jest dziś w duszy chłopskiej, tej największej warstwy naszego narodu, symbolem. Marek Celt-Chciuk. 14 grudnia 1966 roku. Niezwykłe było to, że ten prosty chłop mógł dojść do takich wyżyn w życiu publicznym. Jeszcze bardziej może niezwykłe, że pozostał chłopem. Wyjaśnieniem mogą być słowa siła woli, charakter. Tadeusz Nowak w 1991 roku. Jego sąd był zawsze sformułowany jasno. Rozumowanie było logiczne. W działaniu wybierał to, co było zgodne z dobrem i prawdą. Stanowczo i zdecydowanie potrafił z uporem dążyć do wybranego celu. Profesor Andrzej Paczkowski w 1994 roku. Był politykiem zdeterminowanym w działaniu i wiernym swemu ideowemu wyznaniu wiary, demokracji i niepodległości.
Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, 25 sierpnia 1995. Sejm Rzeczypospolitej składa hołd świętej pamięci Stanisławowi Mikołajczykowi. Jego patriotyzm oraz gotowość oddania życia dla Polski świadczą o tym, że zasługuje on na to, aby jego zwłoki znalazły godne miejsce w ojczyźnie. Katedry Poznańskiej kondukt pogrzebowy wyruszył na cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie prochy małżeństwa Mikołajczyków spoczęły w grobowcu, na którym znajdują się słowa: zostańcie wierni wierze swoich ojców i tradycji wolnościowej narodu.
Opara! Chodź! Na ramię! Stąd! Prezentuj! Stąd! Na prawo! Chodź! Proszę pokoju.
Szanowny Panie Marszałku i wszyscy przedstawiciele władzy, mieszkańcy wielkopolscy, wielkopolski, ludowcy, rolnicy. Chylimy czoła, by wrócił do zimna. Bogowie zimna o zobowiązaniu, jaki płynie z Nowego Testamentu, którym pod koniec XVIII wieku umierająca Rzeczpospolita ustami Tadeusza Kościuszki, ubranego w polską sukienkę, przekazała swój los prostemu ludowi. Dzisiaj w wolnej Polsce jego trudna i trudna jego żony ma spocząć na cmentarzu zasłużonych Wielkopolach. A my będziemy tu nieraz przychodzić, bo są groby, które łez nie chcą, ale dają żywym moc czyn. Niech ten pogrzeb i ten grób daje nam i następnym pokoleniom moc do działania. W imieniu Krajowego Duszpasterstwa Rolników, a zwłaszcza Kościelnych Uniwersytetów Ludowych, oddaję hołd bohaterowi, którego duchową spuścizną się karmi. Żyj w pokoju. W imieniu Prezesa Rady Ministrów głos zabierze Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Artur Bartosz. Drodzy Rodzino, Ekscelencjo, Księża Biskupi, Panowie Marszałkowie i Wy Rolnicy, tak licznie musieli przybyli. Każdy człowiek pragnie wiecznego odpoczynku w ojczystej ziemi. Zwłaszcza polityk, patriota, mąż stanu. Twoja podróż, premierze, do ojczyzny trwała ponad 50 lat. Dzisiaj ja, minister rolnictwa w rządzie III Rzeczypospolitej, składam premierze. Żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Przebudowujemy gospodarkę. Rolnicy, tak jak za Twoich czasów, pracują bardzo ciężko. Jest obowiązkiem żyjących przywracać honor i wypełniać testament zmarłych, niesprawiedliwie pokrzywdzonych za życia. To właśnie czynię. W imieniu rządu Rzeczypospolitej Polski oddaję hołd bardzo licznym działaczom mikołajczykowskiego PSL-u, którzy za swój włoski honor zapłacili w czasach stalinowskich cenę najwyższą, często cenę życia. Niech polska ziemia przyjmie i przytuli wielkiego Polaka, męża stanu, premiera rządu Stanisława Mikołajczyka i jego małżonkę. Pokój ich duszy, niech spoczywają w pokoju. Ponadczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jarosław Kalinowski. Oto mąż stanu, który potrafi kochać ojczyznę. Na dzień ten, na powrót do Polski przyszło mu czekać długie dziesięciolecie. Szedł do niej wiele razy. Przez pola walk zwycięskiego, powstania wielkopolskiego, wojny bolszewickiej 20 roku, obrony Polski w 39 roku, organizowania walki narodu z najeźdźcą hitlerowską. Filozofię swojego życia zawarł w słowach. Mam dwie matki. Jedną, której zawdzięczam życie, a drugą, której winienem żyć. Dziś zgromadzeni w miejscu pamięci najznakomitszych Wielkopolan składamy hołd i szacunek wielkiemu synowi narodu polskiego i jego małżonce. Jego postać powinna nam przypominać, jak trzeba służyć ojczyźnie, jakich wymaga poświęceń ze strony każdego Polaka, a jednocześnie być źródłem i zobowiązaniem do prowadzenia tych reguł, których tak pragną i które nam przekazuje.
wpół brzmi to wskazanie papieża Polaków, że każde społeczeństwo, które nie chce być zniszczone od wewnątrz, ustanowić musi sprawiedliwy ład społeczny. Za życia nie dane mu było doczekać owocu swojej miłości ojczyzny, lecz pozostali nam myśli, wskazania i rady ważne dla Polski, dla naszej przyszłości i naszej roli w życiu narodu. Nie traćcie wiary w lepszą przyszłość Polski. Zostańcie wierni swojej ojczyźnie i tradycji wolnościowej narodu polskiego. Słuchajmy się dziś te słowa wielkiego Polaka, przywódcy narodu i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Żeby wskazania te zwieńczyć sukcesem, musimy je sobie głęboko przyswoić i wziąć do serca. Musimy być silni w dążeniu do ich wprowadzenia w życie. Mamy wspaniałe tradycje ofiarnych i mądrych ludzi, którzy na co dzień dają świadectwo, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest po to, by państwo służyło ludziom, dla naszej ojczyzny, w której dziś są tak trudne sprawy, od których rąk nie wolno uchylać. Nie wszyscy zostaną wierni Twojej pamięci i Twoim pragnieniom, Twojej nadziei i Twoim wskazaniom. Polskie Stronnictwo Ludowe składa Ci dzisiaj najgłębszy hołd, bo dobrze zasłużyłeś się w Polsce. Cześć Twojej pamięci. Głos zabierze przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, poseł Józef Gruszka. Wielce czcigodni uczestnicy tej żałobnej uroczystości. Gromadzimy się tutaj w stolicy Wielkopolski, to południe Niedzieli Pańskiej. Gromadzimy się po to, żeby pożegnać wielkiego patriotę, wielkiego Polaka, który po latach wraca na łono swojej ukochanej ziemi ojczyzny. A dla nas tej uroczystości nauczy, żebyśmy patrząc historię, patrzyli również przyszłość. Żebyśmy mogli dla Rzeczypospolitej zrobić to, co zrobić trzeba. To, co zrobić jest najważniejsze. Zmieniają się czasy. Dziś się też zmieniły. Mamy niepodległość. Ale wichry ciągle wyją. I ta niepodległość na razie jest bardzo krucha. Trzeba o nią walczyć. I znowu zjawia się kolejna chmura, którą będziemy musieli pokonać. Ale to mamy dzisiaj zaczerpnąć, tu tego grobu, tej siły, żeby stać przy tej, która na tym Westpadole jest najważniejsza, przy Rzeczypospolitej. Panie premierze, kolego prezesie, składam Ci hołd w imieniu samorządu województwa wielkopolskiego, w imieniu Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, w imieniu Krajowego Sejmiku Chłopów Polskich. Myślę, że to hasło, które jest tylko Twoimi słowami, zostało wyryte na tym grobowcu. Zostańcie wierni Rzeczypospolitej i tradycji wolnościowej. Będziemy realizować. Będziemy realizować do końca. Osobiście wierzę, że otrzymałeś nagrodę od Pana za pośrednictwem tej, co jasny broni często. Śpi pokoju. Marszałku, ekscelencje, szanowni zebrani. Powiem słowa pożegnania w imieniu premierów ostatniego dziesięciolecia. Premierów III Rzeczypospolitej. Przyszło nam przecież odejmować to dzieło, które w tej pamięci Stanisławowi Mikołajczykowi
wszystkich, którzy przyczynili się do powrotu Stanisława Mikołajczyka na polską ziemię. Szacunkiem pochylam się przed rodziną, synem Mariany. Za wszystko, co uczyniliście, aby pamięć nie przeminęła. Dzisiaj, im bliżej rodzinnej wsi, rodzinnego Poznania, tym bardziej czuję się wśród swoich. Jest wśród swoich. To wielki mąż stanu, Stanisław Mikołajczyk, mógłby dziś radzić skłóconym politykom. Od niego możemy nauczyć się trzeźwej oceny sytuacji, charakteru, niezłomności, odwagi w walce i przetrwania. Panie premierze, kolego prezesie, żegnam w imieniu premierów III Rzeczypospolitej. Żegnają się setki sztandarów. Każdy z nich jest cząstka swojego przetrwania. Stając nad swoją mogiłą, kiedy ta polska ziemia, którą tak kochałeś, za chwilę utuli Ciebie do swego serca, każdy z nas zastanawia się, czy potrafi udźwignąć odpowiedzialność za polskie sprawy, tak jak Ty uczyniłeś to całym swoim życiem. Pozostań w naszych czynach, pozostań w naszej pamięci, pozostań z nami, a zawsze. Dostojni i zacni świętej pamięci Stanisławie i Cecylii. Zabieram głos w imieniu towarzystwa, którego jesteś patronem. Dla nas, pamiętającym Was, byliście i pozostaliście bliskimi. Blisko było ze Szczyżewa do Dobrycy, Zamasławka do Międzynarzecza. Zawsze szliście związani byliście z losami polskich rolników, a później całego narodu. Bliscy będziecie tu na cmentarzu zastrzeżonej Wielkopolę. Dużo Was oczekiwaliśmy. Sprawiedliwość przyszła od przyjęcia. Od dziesiątku lat, dzień za duszy, zanosimy mocy do Pana Boga o spokój dusz naszych. Od trzech lat modlimy się co niedzielnych imieniankach. Zawsze byliście bliscy naszemu Kościołowi. Przez codzienną modlitwę i niezapomnianą Ojczynkę na Jasną Górę w 38 roku. Pozostało po niej Jasną Górę i ślubowanie. Zawierzenie Matce Bożej losu wielkopolskich rolników. W 1998 roku w nocy Ziemi Pańskiej uczcili nowym węgrafem jej 60-lecia. Byłeś, Stanisławie, naszą nadzieją w drogach niemieckiej okupacji, a twój przyjazd w 1945 roku był aktem najwyższej odwagi bohaterstwa. Z tą 2,5-roczną działalnością opóźniłeś budownictwo pamięci w naszym kraju. Dziś, oddając hołd doczesnym szczątkom, żegnamy Was na wieki. Niech ta wielkopolska ziemia, polska ziemia, którą tak kochaliście, będzie Wam bliska. Dziś publicznie, w tym miejscu, nad Twoim ostatecznym grobem składam Ci moje serdeczne podziękowanie za pomoc, jakiej udzieliłeś w życiu. W imieniu rodziny zmarłego premiera przemówi teraz syn Marian Mikołajczyk. Ekscelencje, panie marszałku Sejmu, panie premierze, panie ministrze, panie wojewodo wielkopolski, panie marszałku województwa wielkopolskiego, panie prezydencie miasta Poznania, panie i panowie. Mój ojciec urodził się poza Polską. Całe swoje życie od najmłodszych lat pracował dla narodu polskiego. Połowę tego życia spędził poza Polską i umarł w Waszyngtonie na gościnnej ziemi amerykańskiej. Kilka lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polski
pozwól uchwalać prowadzenia zwłok mojego ojca za świętą do Polski. Przybyłem tutaj razem z moją żoną, by uczestniczyć w pogrzebie mojego ojca, i również mojej matki, jak najserdeczniej podziękować Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej za przeprowadzenie tej uchwały i tym wszystkim osobom, które włożyły dużo pracy i wysiłku w celu jej wykonania. Mój ojciec całe swoje życie miał bardzo wielki szacunek dla narodu polskiego, wierzył mocno naród polski i wysoko cenił jego wartości. Razem z moją żoną wyrażamy nasze najserdeczniejsze podziękowania całemu narodowi polskiemu za poparcie, jakie darzył mojego ojca w tak ciężkich i tak trudnych dla Polski okresach czasu. Dziękuję wam wszystkim za obecność. Niech żyje niepodległa, demokratyczna Polska. W imieniu Komitetu Organizacyjnego podziękowania złoży wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Franciszek Stefanik. Ekscelencjo, szanowny arcybiskupie, biskupi, duchowieństwo, panie marszałku Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, zacna rodzino, świętej pamięci Stanisława Mikołajczyka, bracia ludowcy, prezesie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na drodze wyznaczonej przez historię losu wypełnia się Stanisława Mikołajczyka ten akt ostatni. W wyniku dążeń ludowców z woli narodu na mocy uchwały Sejmu z sierpnia 1995 roku premier, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, wybitny mąż stanu wraz z małżonką Cecylią powrócił do kraju, by tutaj doczesne szczątki złożyć. Oddając mu hołd, chylimy czoło przed wszystkimi, którzy doprowadzili naród do zwycięstwa. Oddajemy cześć pokoleniom Polaków, które przywróciły Polsce niepodległość, umacniały ją i jej broniły. A atmosfera, która spowodowała, że świętej pamięci Stanisław Mikołajczyk musiał z Polski uchodzić, a Polskie Stronnictwo Ludowe uległo rozpadowi, ona do końca nie wyschła, który bronił i krzewił ruch ludowy. Sprawiedliwość społeczna, wolność, patriotyzm, wiara ojców, pracę i zmienność. Tym wartościom polska wieś i ludowcy byli i pozostaną wierni. A sztandaru, jaki on rozwinął w naszej rzeczywistości polskiej, sprzed będziemy. Wszystkim, którzy przyczynili się do nadania stosownej rangi uroczystości, chciałbym z tego miejsca złożyć serdeczne podziękowania. Dziękuję szczególnie najbliższej rodzinie, synowi tu obecnemu Marianowi Mikołajczykowi i jego żonie Danusi za wasze nieocenione wsparcie i zgodę na tą wędrówkę szczątków protestnych do macierzy. Dziękuję bardzo mocno ludowcom, których wieloletnie zabiegi zwiększyły tę uroczystość poprzez uchwały Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego i dążenia posłów ludowców do tejże uchwały, która dała tej uroczystości tak wielkie wsparcie. Chciałbym wyrazić, nie zapominając o świętej pamięci Tadeuszu Nowaku, wyrazić głębokie podziękowanie obecnemu prezesowi Edwardowi Dębowskiemu i całemu towarzystwu imieniem Stanisława Mikołajczyka za bronienie pamięci, inspirację i bezinteresowną pomoc w
przy wprowadzaniu szczątków do czesty. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Macieja Kwaśniewskiego, którego zrozumieniu historii polskiej i wymiernemu wsparciu tak wiele dziś przypisać należy. Przez słowa podziękowania, szczególnie duchowieństwu, Jego Ekscelencji biskupowi Tadeuszowi Jakubowskiemu za modlitwę tam w kapelce waszyngtońskiej, właśnie biskupowi z Chicago pochodzenia polskiego. Wyraz wdzięczności kieruję do Warszawy Jego Eminencji Prymasowi Józefowi Lempowi za wczorajszą modlitwę i słowa sercem pisane. Szczególne słowa podziękowania kieruję za dzisiejszą uroczystą modlitwę księdzu arcybiskupowi Marianowi Przybyckiemu z Poznania, który mówił jak rodak do rodaka, który witał jak swój swer, sercem prawdziwym. Za ten profesjonalny przekaz uroczystości. Szczególną wdzięczność składam naszym braciom ludowcom. I myślę, że powtórzę tymi słowami, jak wczoraj w katedrze warszawskiej. Najlepiej by to uczynił Stanisław Mikołajczyk, który by, gdy mógł tu przemówić, powiedziałby zapewne: dziękuję wam, bracia chłopi. Pozostanie wzorem w sztafecie pokoleń, inspiracją dla następców. A dewiza Bóg, honor, ojczyzna, którą do końca wypełni, dla nas żyjących, stanie się testamentem politycznym na zawsze. Thank you.
władz naczelnych, to jest ten prezes Jarosław jest składa konsul ambasady Stanów Zjednoczonych, pani Andrea Anderson. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Miasta Szkoła Niepojętyka Edward Lebowski.